Mamy 5 lipiec, czas bardzo szybko biegnie. Dzisiejsza prezentacja dotyczy duplikacji Skyward Community, czyli tak naprawdę będziemy omawiać program partnerski. Następnie zwrócimy uwagę na kilka newsów z ostatniego czasu, ale też porozmawiamy o tym tak naprawdę na dzień dzisiejszy, co mamy, co się dzieje właśnie we firmie, co otrzymujemy w ramach kupienia pakietów. Jakie mamy możliwości faktycznie zarabiania poza inwestycją w udziały, stania się jak gdyby współwłaścicielem globalnej korporacji. Więc rozpoczynamy. Jeszcze raz serdecznie witam. Cieszę się, że możemy tutaj, choć w skromnym gronie, ale porozmawiać właśnie o tych ważnych tematach. Dwa słowa na swój temat. Nazywam się Mariusz Duczmański. Jeśli ktoś mnie nie zna, to jest moje i nazwisko. Jeśli chodzi o doświadczenie finansami, zajmuję się od ponad 20 lat, właściwie 22-23 lata. Natomiast usługi online nie są mi obce od 2012, czyli mniej więcej 10 lat, aczkolwiek pierwsze jak gdyby firmy, z którymi miałem styczność, z którymi współpracowałem, to jeszcze mniej więcej nawet 5 lat wcześniej, 2007. Z firmą Skyward Community, z Winnicki String Technology, z całą technologią kolei strunowej styczność, kontakt mam od 6 lat. W marcu minęło dokładnie 6 lat, kiedy się zarejestrowałem we firmie. I bardzo się z tego cieszę, ponieważ uważam, jestem wręcz przekonany, że dzięki tej firmie, ale również naszej cierpliwości, wielu z nas stanie się naprawdę w pełnym tego słowa znaczeniu niezależnym finansowo. I nie jest to jakiś slogan wyssany z palca, ale mówimy o naprawdę korporacji potężnej, która z miesiąca na miesiąc, z roku na rok się rozwija. Wymaga to oczywiście czasu, ponieważ jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że czerpiemy zyski jakieś pasywne z różnego rodzaju programów, to nie jest to rodzaj, to nie jest ten rodzaj firmy. Firma zaczynała od startupu, czyli tak naprawdę od czegoś, co było pomysłem od dziesiątek lat. Jeśli chodzi o pana Anatolia Junickiego, dziesiątki lat projektował ten cały system kolei strunowej. Jest to naprawdę wyjątkowy człowiek, który się nie poddawał i tak naprawdę doczekał się czasu, kiedy ta jego wizja kolei strunowej, szczególnie ponieważ tutaj jak gdyby w Znanarzu jest wiele projektów i wynalazków, które ma w swoim posiadaniu. Natomiast tym takim głównym jest kolej strunowa. Doczekał się czasu, kiedy jest to wszystko realizowane na jego oczach i bardzo szybko rozwijane. Także przejdziemy do programu partnerskiego, ale jednak zanim przejdziemy do tej głównej części, to dosłownie jeszcze kilka słów o tym, co dostajemy w momencie rejestracji w back-office, ponieważ mówimy o programie partnerskim, więc chcemy wiedzieć, jak ta współpraca może przebiegać. W momencie, kiedy otrzymamy link od osoby, która nas zaprosiła do firmy, rejestracja jest prosta z linka. Przy kolejnych gdzieś tam, któryś webinarach powtórzę być może rejestrację, żeby pokazać, że nie ma nic prostszego. W momencie, kiedy się zarejestrujemy, kiedy się zweryfikujemy dokumentami i zaakceptujemy regulamin partnerski, to otrzymujemy tak zwany cały back office i narzędzia dla partnera. W tych narzędziach dla partnerach jest wiele zakładek pomocnych do współpracy i do duplikowania, do jak gdyby upowszechniania wiedzy na temat całej kolei strunowej, ponieważ dostajemy naprawdę piękne strony internetowe w wielu językach dotyczące technologii, dotyczące form inwestycji, jak to wszystko będzie mogło przebiegać i ile można się spodziewać, jeśli chodzi o zwroty. Ale też mamy różne tak zwane strony docelowe, czy też ewentualnie możemy obejrzeć Ekotechnopark w Marina Horce w systemie 360 stopni, tak naprawdę z wielu ujęć. Bardzo dokładnie ten park obejrzeć.
Oczywiście nic to nie dorównuje temu, gdybyśmy byli osobiście, mieli możliwość zwiedzenia, czego uczestnikami wielu liderów w Polsce już miało taką przyjemność i nawet nie raz, niektórzy byli dwa, niektórzy trzy razy na tym festiwalu, który odbywał się w Marina Horce. Natomiast jak wiemy, coraz częściej jak gdyby uwaga zwrócona jest na Emiraty Arabskie, ponieważ tam tworzony jest kolejny ekotechnopark, który ma rozwijać całą infrastrukturę sieci kolei strunowej na cały świat, tak naprawdę tropikalny, czy tak naprawdę nie tylko Emiraty Arabskie, ale wszystkie kraje, które mają no właśnie klimat tropikalny, czyli Indie i wiele jeszcze innych ciepłych krajów afrykańskich. I można byłoby faktycznie na ten temat bardzo dużo mówić. Natomiast te narzędzia, które otrzymujemy, to naprawdę jest majstersztyk. Przeglądajmy sobie je, przede wszystkim oglądajmy, co jest wewnątrz tych linków dotyczących technologii, inwestycji, by naprawdę dokładnie je znać. Bo często jest tak, że polecamy nawet jakiś link, a sami nie wiemy, co osobiście posiadamy. Przyjrzyjmy dokładnie strony internetowe, które dostajemy od firmy, a do których jest przypięty na sztywno nasz numer ID, więc osoba, która kliknie tylko na taką stronę, mamy tą pewność, że z naszego polecenia się zarejestruje. Ona ma też tak zwane przyczepione ciasteczka cookie, które po powrotnym wejściu na stronę w ogóle SWC, jeśli nie wyczyści ciasteczek, no to też zarejestruje się z naszego polecenia. A tu są te linki polecające do stron docelowych, o których nieraz już mówiłem. To są tak zwane jednostronicowe strony, ale naprawdę też pięknie i bogato zrobione. Przechodząc do tej najważniejszej części programu partnerskiego duplikacji, który poświęcone jest dzisiejsze spotkanie. Program partnerski składa się, jak widzimy, z 7 poziomów, 7 jak gdyby takich kwalifikacji. Oczywiście każdy zaczyna od tego poziomu partnera i później, jeśli duplikuje, jeśli rozmawia, jeśli buduje struktury, zaprasza i rejestruje nowe osoby, no to może uzyskać status konsultanta, lidera, mastera, eksperta, top eksperta i Sky Expert to na ten dzień dzisiejszy jest to najwyższy poziom w naszej firmie. Poszczególne awanse, partner, jak widzimy, tak naprawdę w momencie, kiedy się zarejestrujemy, kiedy się zweryfikujemy, zatwierdzimy regulamin programu partnerskiego, firma daje nam możliwość zarabiania poprzez duplikację, poprzez proponowanie, zapraszanie ludzi do gdyby wzięcia udziału w projektowaniu całego tego systemu kolei strunowej i jak gdyby kupienia niewielkiego kawałka lub większego, oczywiście w zależności od naszych finansów, tortu, z którego każdy z nas będzie chciał później korzystać. Firma nam płaci 15% z polecenia, czyli z kwoty zainwestowanej przez osobę, którą zaprosiliśmy z pierwszego poziomu, natomiast później drugi, trzeci, czwarty poziom jest to 4, 2, 1%. Niezależnie od tego, czy już zdążyliśmy zainwestować jakieś środki, czy nie, możemy duplikować i wtedy program partnerski umożliwia nam zarabianie bonusów z polecenia. Firma może sobie to na to pozwolić z tego względu, że to firma od samego początku ma pewną pulę udziałów, które chce w ramach tak zwanej pożyczki konwertowej dawać nam właśnie w to miejsce udziały. My niejako dajemy firmie pożyczki, czyli w kwocie na przykład 50, 100, 200, 1000, 10 tysięcy dolarów, a firma w odpowiedniej wartości, w odpowiednim dyskoncie daje nam w to miejsce udziały zakładowe. Jest to oczywiście bardzo uczciwa propozycja, ponieważ dostajemy na ten moment jeszcze w bardzo dużym dyskoncie i nam się to wszystkim opłaca. To dyskonto jest oczywiście podniesieniem
ilości udziałów do ceny tak naprawdę nominalnej wartości faktycznie tego udziału, na którego wycenia się po zakończeniu tworzenia całej technologii, tych 15 etapów, na minimum 1 dolara. To jest taka kwota oczywiście minimalna, bez żadnego jakiś tam, bez żadnego wyjścia jeszcze na rynek giełdowy, na jakiś parkiet, i bo wiadomo, rynek tutaj całkowicie tą cenę inaczej zweryfikuje. Natomiast cena nominalna każdego udziału to 1 dolar. My kupujemy te udziały, uzyskujemy, można powiedzieć, o te udziały po dużo, dużo niższej kwocie. Drugi poziom jest to poziom konsultanta, bo tutaj na razie też na razie na tym chcemy się skupić. Uzyskano oczywiście pieniądze z duplikacji, możemy przeznaczyć na dowolny cel. Możemy wypłacić w formie kryptowalut, gotówki, fiata czy jakiejkolwiek jeszcze innej formie w systemach, które są dostępne. Możemy wewnętrznie odsprzedać komuś lub zainwestować te środki ponownie w nowe udziały. Konsultant jest to partner, który zaprosił przynajmniej minimum 2 osoby, jak widzimy na tym slajdzie, które zrobiły inwestycje minimum 100 dolarów. Z naszą inwestycją, jeśli my dokonaliśmy minimum 100 dolarów osobiście, łączna suma na pierwszym poziomie 300 dolarów i wtedy uzyskujemy status tak zwanego konsultanta. Trzeci poziom, który jest tutaj w tej ścieżce kariery programu partnerskiego, jest to poziom lidera. Może troszkę powiększę slajd. Lider to jest partner, który zaprosił 3 osoby, które zainwestowały minimum 200 dolarów. Sam osobiście musiał też zainwestować minimum 200 dolarów, ale suma inwestycji na pierwszym poziomie musi wynosić 2000 dolarów. Gdy spełnimy te 3 warunki, własna inwestycja minimum 200 lub więcej, 3 partnerów, którzy też zainwestowali minimum 200 lub więcej, mówimy to oczywiście historycznie, może być to jednorazowo lub w ratach, jeśli łączna suma 2000 jest na pierwszym poziomie zainwestowanych środków historycznie, to wtedy uzyskujemy status lidera. Lider sięga, jak widzimy, do 6 poziomów w głąb w programie partnerskim. Pierwszy poziom się nie zmienia, jest to 15%, ale już drugi, trzeci zwiększył się w stosunku do, szczególnie do tego pierwszego statusu, jaki widzieliśmy. To są 3 tak naprawdę awanse, gdzie nie wymagane są jakieś tam kwalifikacje osób na poszczególnym poziomie. Partner, konsultant i lider nie potrzebują kwalifikacji do tego momentu. 6 poziomów, 15% z każdej zainwestowanej kwoty, łatwo policzyć, ile się nam należy. Te środki od razu pojawiają się na koncie bonusowym, możemy zrobić z nimi co chcemy. Także naprawdę pieniądze są do zarobienia, do czego ja naprawdę wszystkich zachęcam. Zapraszajcie ludzi, zapraszajcie partnerów, których nowych rejestrujecie i mówcie przede wszystkim o tej możliwości. Bo są osoby, które zarejestrują się i będą chciały kupić tylko pakiet, będzie interesowały ich tylko udziały, a będą osoby, które będą szukały programu partnerskiego kolejnego, w którym by mogły zarobić i nie tylko przez miesiąc, 2 czy 3, a po załóżmy okresie kwartału, pół roku czy roku firma znika, jak to ma miejsce z wieloma różnymi systemami, firmami, ale bezpiecznie ktoś może w programie partnerskim działać z twarzą przez miesiąc, rok, 2, 5, 10 i tak dalej. Oczywiście udziały pewnie za jakiś okres, czas skończą się te, o których my dzisiaj mówimy, natomiast ja spodziewam się, że będą udziały tych projektów komercyjnych, ale one pewnie będą też inaczej rozliczane, inaczej kupowane w innej formie, być może za 1 gotówkę, niż to obecnie ma miejsce, bo kupujemy, jak wiemy, w dolarach amerykańskich. Więc tak wygląda, jeśli chodzi o lidera. Natomiast kolejny poziom, master, to już jest poziom
tak zwany kwalifikowany, który wymaga minimum 3 liderów pod sobą, czyli to jest ta kwalifikacja. Pamiętamy, lider to 3 osoby, dobrze pamiętam? Już nie chcę teraz kłamać, 3 osoby dokładnie. 3 osoby po $200 plus nasze 200 i 2000 na pierwszym poziomie. Natomiast musimy mieć takich 3 liderów i na pierwszym poziomie te osoby muszą być. Oprócz tego dwa inne warunki. 5000 inwestycji historycznie nasza pierwsza linia i $1000 nasza osobista inwestycja. Jeśli te warunki spełniamy, no to oczywiście należy nam się ten status mastera. Kolejny status jest to status eksperta. Powiem tak, tutaj jak gdyby od statusu eksperta w programie partnerskim zaczyna się, powiedzmy, troszeczkę inna bajka, troszeczkę inne nawet szkolenia, troszeczkę inne perspektywy rozwoju, nawet te, które związane są z przyszłością, z niedaleką przyszłością, związane z możliwością proponowania nam jakiejś na przykład współpracy dalszej. Natomiast do tego zachęcam. Jest to jak gdyby poziom jak najbardziej do osiągnięcia, no bo nie byłoby ich, gdyby to było niemożliwe. W Polsce takie osoby też już posiadamy, mamy, które mają ten status eksperta. Natomiast jak wiemy, żaden wymóg jest to, ale po prostu trzeba systematycznie popracować nad rozbudową struktury. Niekoniecznie inwestycji, bo to jest najprostsze w tym wszystkim. Ja na wielu webinarach już to mówiłem, że osobista inwestycja na tym poziomie 5000 to jest żadna inwestycja, że 10000 na pierwszym poziomie z cała struktura z naszą inwestycją, no bo też nasza jest liczona do tego przepisu, to nie jest żadna inwestycja, ale za to trzeba naprawdę już popracować, aby osiągnąć status eksperta, by mieć 3 masterów pod sobą. Plusem jest jednym to, że 2 masterów musimy mieć obowiązkowo na pierwszym poziomie. 3 master, tak jak tu widzimy na tym slajdzie, może być to master. Sobie zaznaczyłem jakimiś kreseczkami. No właśnie. Może być to master na przykład na drugim poziomie. To jest drugi poziom, ale w niezależnej nodze. Czyli musi być ten master w innej odnodze, gdzie mamy bezpośrednich masterów, którzy nam się liczą do kwalifikacji. Jeśli tak jest, to w tym momencie możemy uzyskać status eksperta. I tak jak powiedziałem, najprostsze jest własna inwestycja, inwestycja całej struktury. Natomiast konkretnie popracować trzeba nad rozbudową struktury i przede wszystkim poszukaniem osób takich samych jak my, którzy chcą zrobić to samo, czyli duplikację i też rejestrować kolejne osoby. Dzięki temu powstaje organizacja wielopoziomowa i prędzej czy później pojawią się ci masterzy kwalifikowani, którzy dadzą nam kwalifikacje wyżej. Taki no, standardowy, klasyczny program partnerski. Co jeszcze warte jest tu uwagi przy poziomie eksperta, to wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Sięgamy do 20 poziomów w głębi i to jest naprawdę warte uwagi, ponieważ wiele programów partnerskich nie posiada takiego programu, który by dawał nam możliwość sięgania do 24 łącznie maksymalnie głębokości, ponieważ kolejny poziom, poziom eksperta, przepraszam, top eksperta, pokazuje, że tak naprawdę jeśli chodzi o program partnerski, to w tym wypadku mamy już maksymalne 24 poziomy. I to jest coś niesamowitego, że możemy do 24 poziomów głąb zarabiać i sięgać po te pieniądze, które gdzieś tam są generowane. Natomiast jeśli chodzi o ten typowy wymóg, aby osiągnąć status top eksperta, to 10000 własna inwestycja historycznie, mamy dodatkowo 30000 struktura z pierwszego pokolenia. I tak jak powiedziałem, to nie jest trudne, bo przy tym naprawdę poziomie to z własnych zysków, z własnych bonusów
spokojnie możemy mieć dużo więcej zainwestowanych środków w udziały w tym momencie, w tym czasie, kiedy uzyskamy już ten status. Więc własna inwestycja 10 tysięcy, 30 tysięcy grupa to jest nic. Natomiast konkretnie trzeba popracować nad rozbudową struktury, szukaniu 1, 4, 5, 10, 20, 30 i 50 i być może setnej osoby, która okaże się naprawdę liderem, lepszym niż my i da nam kwalifikacje na przykład na top eksperta, bo stanie się bardzo szybkim, krótkim czasie ekspertem. I takie 3 osoby w sumie potrzebujemy minimum. 2 osoby na pierwszym poziomie, 3 może być, jak tu widzimy, jest to osoba na 3 poziomie, która daje nam kwalifikacje, ponieważ jest w niezależnej nodze w stosunku do tych 2 ekspertów z pierwszego poziomu. Jeśli ten warunek jest spełniony, czyli 3 ekspertów, 10 tysięcy własna inwestycja, 31 linia, uzyskujemy status top eksperta. Przy tych 2 poziomach zaczyna się fajna sprawa, ponieważ oprócz tego, że sięgamy już maksymalnie do 24 poziomów w programie partnerskim w głąb, to się coś jeszcze innego dzieje. Jest comiesięczna tak zwana premia, comiesięczny bonus. On wynika oczywiście z obrotu całej struktury. 5, 10, 20 tysięcy. Jeśli obrót jest w danym miesiącu kalendarzowym, na przykład 20 tysięcy lub więcej, to firma, niezależnie od tego, ile dostaniemy kasy, ile dostaniemy bonusów, pieniędzy z programu partnerskiego, nie ma to znaczenia, tak czy owak dostaniemy dodatkowo bonus $1500 na nasze konto bonusowe. I to naprawdę warto o to sobie zabiegać, ponieważ top ekspert może mieć co miesiąc stały bonus $1500, czyli jakieś 6-7 tysięcy złotych bonus, nie licząc tych wszystkich bonusów, które otrzyma normalnie z programu partnerskiego. I ostatni status tak zwanego Sky Experta. Tutaj mamy, może zacznę tak, od tych standardowych rzeczy. Wiadomo, że jeśli chodzi o program partnerski, to Sky Expert sięga maksymalnie 24 poziomy. Jeśli chodzi o ten bonus stały miesięczny od obrotu miesięcznego, to on wzrasta do $2000 przy obrocie struktury 30 tysięcy lub więcej. To jest to, co nam się należy, jak brzydko mówiąc, psu kość. Jeśli jak gdyby tą kwalifikację osiągniemy, tego przychodu, obrotu w strukturze, to te 2000 bonusów od firmy dostaniemy, plus wszystkie bonusy z programu partnerskiego. Natomiast aby uzyskać ten status, co potrzeba zrobić? Musimy mieć osobistą inwestycję $20000, 90 tysięcy pierwsza linia i znów zapewniam Państwa, że własna inwestycja 20 tysięcy i grupy nie jest najtrudniejsza. Najwięcej pracy trzeba wykonać, aby uzyskać ten status właśnie w strukturze odpowiednie kwalifikacje, awanse. Czyli musimy mieć 2 top ekspertów, czyli takich jak my ludzi lub nawet dużo, dużo lepszych, po prostu wymiataczy, którzy mają struktury, którzy potrafią budować i chcą to robić, na przykład z tą firmą. Więc 2 top ekspertów na pierwszym poziomie, a tutaj mamy dodatkową zmianę. Dochodzi jeszcze jedna, jak gdyby potrzebna kwalifikacja, bo łącznie potrzebnych jest na Sky Experta 4. Tych 2 może być w głębiej, w strukturach, ale w niezależnych nogach. Widzimy tu przykład, że jeden top ekspert jest na 2 poziomie, a kolejny top ekspert jest na 4 poziomie. I to temu top ekspertowi daje kwalifikacje, ponieważ załóżmy, zakładamy, że miał minimum 20 tysięcy lub więcej. Jego struktura zrobiła obrót, inwestycje dokonała na pierwszym poziomie więcej, 90 tysięcy lub więcej. Mając tych 4 top ekspertów, stajemy się Sky ekspertami. Tak to mniej więcej wygląda. Tak pokrótce, jeśli chodzi oczywiście o program partnerski. Tutaj przy programie partnerskim zawsze zostawiam ten slajd, ponieważ on jest bardzo ważny. On dotyczy tak naprawdę bieżącego miesiąca kalendarzowego, jeśli chodzi o bonusy, bo standardowy bonus jest w standardzie przede wszystkim
trzech pierwszych poziomach 15% bonus, czyli ten procent, który otrzymujemy od kwoty zainwestowanej przez osobę, którą zaprosiliśmy. 15%, ale jeśli w strukturze mamy tych płatności na pierwszym poziomie więcej niż 5, 10 lub 20 w danym miesiącu, to możemy uzyskać jeszcze od 1 do 3% więcej bonusu za każdą ratę. Ponieważ gdyby się okazało, że 30 danego miesiąca wpada nam 20 rata w pierwszej linii lub jakaś tam płatność za pakiet 20 w danym miesiącu z pierwszej linii, to automatycznie dostaniemy 3%, czyli łącznie 18% z wszystkich płatności, które w ciągu miesiąca miały miejsce. Czyli łącznie z tych wszystkich pozostałych 19 plus ta 20, która daje nam tą kwalifikację, automatycznie z wszystkich dostaniemy 18%. Czyli firma wyrównuje nam, po prostu dostajemy 18% za każdą ratę, za każdy pakiet kupiony w pierwszej linii. Jest to naprawdę warte do zapamiętania, ponieważ czasami niewiele brakuje w strukturze, żeby dostać ten 1% więcej od jakiejś kwoty. Nieraz 1% jest to jakaś suma, która jest warta uwagi. Tutaj zasady, warunki programu partnerskiego, te podstawowe, oczywiście to się na chwilę obecną nie zmieniło. Minimalna kwota inwestycji to jest $50, tyle można zainwestować, czyli tak naprawdę inwestycja na każdą kieszeń, 200 zł z haczykiem. Tak naprawdę jeśli chodzi o program partnerski, to jest też wart uwagi, ponieważ 24 poziomy i to tylko my decydujemy, ile osób zaprosimy do firmy. Jeśli chodzi o pewne takie, powiedzmy, wynagrodzenia, nagrody za osiągane statusy, to przy mistrzu jest to tylko długopis niestety, ale już przy kolejnym poziomie eksperta firma daje nam jednorazowo $500. Nie jest to jakaś wygórowana kwota, ale jest to miły bonus. Niezależnie od tego, co dostajemy, jest to miły bonus. $500 przy ekspercie, przy top ekspercie, jest to, jak widzimy, $2000. Pamiętamy, że tu dochodzi też comiesięczny bonus, $1500 z obrotu. I Sky Expert, a właśnie tu mi się strzeliło, bo było tak, top ekspert, no i Sky, $1500 i Sky Expert dostaje $2000. Podsumowanie. Jeśli chodzi o, chcę podsumować tą część dotyczącą typowo programu partnerskiego, to tak, ten slajd mówi, jest to szansa na zostanie się częścią projektu, który zmieni cały świat. Dla niektórych to brzmi jak taki prosty, niewiele znaczący slogan, natomiast dla wielu naprawdę jest to bardzo znaczący tekst, ponieważ technologia, w której my jesteśmy współwłaścicielami, bo to trzeba naprawdę podkreślić, oszacowano przez niezależnych ekspertów, jeszcze zanim w ogóle cokolwiek zaczęli budować, zanim pierwszy szpadel został wbity w ziemię, została wyceniona na $400 miliardów. Podajcie mi firmę, może są, ja osobiście nie znam, musiałbym po prostu poszukać, ale podajcie mi firmę, która zanim cokolwiek zaczęła produkować, zanim cokolwiek zaczęła tworzyć, zaczęła w ogóle jakąkolwiek działalność, podajcie mi firmę, której wartość przed tym wszystkim została wyceniona na $400 miliardów. Oszacowano przez niezależnych ekspertów, że ta technologia tyle jest warta, zanim cokolwiek stworzono. Być może jakaś firma taka istnieje, ja osobiście takiej nie znam, to myślę, że o czymś świadczy. Szczegółowy plan, oczywiście to nie jest szczegółowy plan, natomiast tak, my jesteśmy na tym etapie, tak naprawdę między realizacją a uzyskaniem dochodu, czyli to już nie są jakieś tam inwestowanie, to nie jest budowa poligonu, czyli tego ekotechnoparku i tak dalej. Jesteśmy w tej chwili między realizacją zamówień wstępnych a uzyskaniem dochodu.
ponieważ wiemy, że już do firmy wpływają zaliczki. Firma rozpoczęła pracę nad projektami celowymi. Może fizycznie co do tych projektów tego nie wiemy, może to już się zmieniło, ale być może jeszcze nie wbito szpadla fizycznie, ale rozpoczęto pierwszy etap budowy. A pierwszy etap budowy rozpoczyna się od czego? Będę o tym mówił za dosłownie 5-10 minut. Więc my jesteśmy na tym etapie realizacja zamówień wstępnych, a uzyskanie dochodu. Skyward Community, wyprzedzając czas, mamy tutaj jak gdyby pewną historię. Oczywiście ja żałuję, że w 2013 gdzieś tam nie słyszałem o firmie, że nie słyszałem też o firmie w 2015, tylko słyszałem dopiero w 2016. I od razu, zobaczcie, w marcu się rejestrowałem, a o ile pamiętam, wrzesień czy październik byłem na pierwszych targach w Berlinie. Mogłem sobie oglądać obrazki, mogłem oglądać sobie filmiki, nagrania tych ludzi, którzy tam byli, ale nie, stwierdziłem, że jeśli poważnie podchodzę do tej technologii, w której też zainwestowałem swoje środki, to wcale nie małe przez te parę lat, chcę zobaczyć pewne rzeczy na żywo, żeby być przekonanym o tym projekcie tak na 100%. I tak naprawdę dopiero, kiedy pewne rzeczy zobaczymy na żywo, można dopiero w tym momencie poczuć, w jakiej firmie jesteśmy. Zrobiło to na mnie naprawdę spore wrażenie, jeśli chodzi o pierwsze targi w Berlinie, z tego względu, że mieliśmy tam prawdziwe prototypy pojazdów. W odróżnieniu do większości firm znanych marek, nie będę tu ich wymieniał, ale znanych marek działających w transporcie, większość to były makiety, jakieś filmiki, no i na tym większość poprzestawała. My mieliśmy prawdziwe prototypy prawdziwych pojazdów, które tam pojechały do Berlina. I to było naprawdę coś. Nasza wystawa, nasz punkt tam na tych targach naprawdę się wyróżniał na tle znanych światowych marek. Więc to warte było podkreślenia i uwagi mojej. Teraz króciutko, jeśli chodzi o to, co mamy w tej chwili jeszcze możliwości zainwestowania. Jak wiemy, program partnerski, w którym bierzemy udział, tak naprawdę opiera się głównie na proponowaniu usługi, czy może towaru, którym są udziały zakładowe firmy Skyward Community. Działa to na zasadzie nie typowej inwestycji. Może czasami są tu słowa, które jak widzimy na tym slajdzie, inwestowanie na raty i tak dalej. Natomiast od strony prawnej tak naprawdę nazywa się to troszeczkę inaczej. Często my mówimy tutaj o inwestowaniu, natomiast tak naprawdę w formie takiej od strony prawnej my udzielamy pożyczki, tak zwanej umowy pożyczki konwertowanej. Firma daje nam zakładowe udziały w to miejsce i po bardzo obniżonej cenie. Te dyskonta, które tu widzimy, poszczególne, zaraz tam na którymś slajdzie pokażę, na przykład tutaj mamy dyskonta 33, 30, czy też przy 200 dolarach 1000 łącznie, 28 dyskonto i tak dalej. Jest to dyskonto, w którym firma daje nam udziały po zaniżonej cenie. Czyli załóżmy, jeden udział, tak naprawdę cena nominalna to jest 1 dolar, a firma na ten moment, załóżmy w takim pakiecie jak ten tutaj, daje nam za 1 dolara 28 udziałów. Czyli na dzień dobry jesteśmy, można powiedzieć, wygrani, ponieważ dostajemy 28 razy więcej, niż to jest rzeczywiście warte. Czyli jakieś, jakbyśmy policzyli, 2800%. Matematyka jest prosta, więc tak to mniej więcej wygląda na ten moment. I tu macie odpowiedź, dlaczego warto czekać. Dlaczego warto czekać? Dlatego, że dostajemy to po bardzo zaniżonej cenie. Zobaczcie, jeśli prosty przykład. Jeśli kupimy sobie pakiet
na przykład taki na 5 miesięcy, stać nas, mamy jakiś zastrzyk gotowy, stać nas $1000 przez 5 miesięcy. Kupiliśmy sobie za $5000 $5000 udziały. Tych udziałów jest mniej więcej wartość, jakbyśmy to przeliczyli na złotówki, no bo żyjemy w kraju, gdzie mamy złotówki. Przepraszam za moje gardło. To już właściwie liczę, chyba że ktoś szybciej policzy i poda na ekranie, jaka to jest wartość. Mamy tak, $5000 razy 4, nie wiem dokładnie ile, dobra, zakładam, że załóżmy 4, 422 tysiące złotych. 22 tysiące złotych. Ale 22 tysiące złotych wydajemy. No i to wcale nie jest taka mała suma. Ale zakładamy, że tu w tym miejscu widzimy, dostajemy od firmy 165 tysięcy udziałów. 165 tysięcy udziałów, raz, dwa, trzy. Cena nominalna to $1, więc teoretycznie mamy po cenie, która jest to warte, $165 tysięcy razy 4,4. Wydajemy 22 tysiące, dostajemy w cenie nominalnej udziały warte 726 tysięcy. 726 tysięcy. Więc dostrzegamy różnicę, w jakiej te udziały dostajemy i dlaczego warto poczekać parę lat, żeby uzyskać z tego tytułu naprawdę potężne bonifi, no, potężne bonusy, potężne dywidendy. To jest jedna rzecz. Zakładając, zobaczmy, 165 tysięcy, zakładając, że to jest tylko moje oczywiście gdybanie, tutaj to nie jest żaden wyznacznik, że tyle to będzie kosztować, ale zakładając, że te udziały by kosztowały $10 po wejściu na giełdę, to mamy 1 650 razy 4,4, jakieś 7 260 tysięcy przy inwestycji 22 tysięcy złotych. Więc jeśli troszeczkę robimy sobie wizualizacji, troszeczkę się zastanawiamy nad tym, co mamy i co w przyszłości możemy z tego tytułu mieć, to ja nie mówię tutaj o pieniądzach, które starczą na waciki, które kupimy i za chwilę ich znów nie będzie. Ja nie mówię o 1000, o 2, 3, 5, 10 tysiącach, bo te pieniądze są zjadalne, 50 tysięcy też jest zjadalne, ale mówimy o kwocie, naprawdę o kwotach dużych, które mogą nam, nas, naszych bliskich, nasze dzieci, żony, rodziców zabezpieczyć naprawdę finansowo i możemy naprawdę później fajnie się rozwijać całkowicie na innym poziomie, na innym etapie. Troszeczkę innego świata możemy gdyby posmakować, więc na to naprawdę warto czekać. Ja już na jednym webinarze mówiłem, że niektóre firmy, znaczy niektóre, większość firm, i się zastanawiam, dlaczego tak długo muszę czekać, na aż dostanę pieniądze. Kiedy firma mi wypłaci pieniądze? To nie jest kasa jakaś zapomogowa, oszczędnościowa, czy nie wiem, jakiś skok, czy coś. To mówimy o korporacji, mówimy o potężnej technologii, która rozwija się na naszych oczach. Wiele firm powstawało w latach 90., początek lat, no, roku 2000, przepraszam. I pytanie jest, po jakim czasie wchodziły takie firmy na giełdy? Kiedy miały ten pierwszy, jak gdyby tą pierwszą wycenę rynkową? Najczęściej to jest 8, 10, 15 lat. Najczęściej. 8, 10, 15 lat. Najczęściej. Podałem na jednym z webinarów przykład zwykłego naszego plusa GSM, telefonii komórkowej. Oczywiście mógłbym podawać inne firmy, ale tu ja wiem, strzeliłem sobie plusa GSM, który był jeden z pierwszych, 95 rok. W którym roku debiutowali na giełdzie? W 2010. 15 lat, zanim weszli na giełdę. Pytanie co? Co oni budowali? Maszty? Jadąc pewnie na jakiś tam wcześniej innych konkurencji, być może na Centertelu, czy jeszcze innych, które były gdzieś tam monopolistami na początku. My budujemy całą infrastrukturę. Oprócz tego, że tworzymy prawdziwe majstersztyki, jeśli chodzi o prototypy pojazdów, tworzymy też infrastrukturę torową,
ale również zagospodarowanie całego terenu wokół. Tym się zajmujemy, tworzymy to w tej chwili w formie testowej, a jak wiemy już w zaciszu tworzone są projekty pierwsze adresowe, docelowe. Fizycznie nie mamy informacji, czy szpadel gdzieś został wkopany, być może wkrótce się dowiemy, natomiast o tym za chwilę powiem, od czego zaczyna się budowa tego typu projektów i ile ona trwa. Więc dostajemy w takiej cenie udziały. Dostajemy umowę tak zwanej pożyczki konwertowej. Każdy z nas, kiedy wejdziemy sobie w zakładkę dokumenty i moje dokumenty, mamy umowy tak zwanej pożyczki konwertowej. I na stronie 8 tej pożyczki możemy każdy u siebie zobaczyć. Na stronie 8 jest taki zapis. Dostajemy tak zwane udziały klasy A i wartość nominalna jednego udziału 1 dolar amerykański. Taki mamy zapis w umowach po realizacji projektu, czyli po zakończeniu tych 15 etapów, czyli jakby po pełnej certyfikacji, po pełnych testach szybkości i tak dalej, towarówki miejskiego i szybkiego. Pierwsze, drugie mamy za sobą. Oczywiście tutaj firma nie próżnuje, bo w jedynce i dwójce cały czas są nowe prototypy tworzone i nowe nawierzchnie i udoskonalenia i tak dalej. Ale trzeci, szybki transport, wymaga budowy, wiemy, toru testowego, na którym rozpędzi się szybkością 500-600 na godzinę. Widzieliśmy pewnie ten szybki pojazd, ten sześcioosobowy na torze, ale oczywiście tam pewne inne testy sobie przychodziły, natomiast wiadomo, na torze 400 czy 500 metrów nie rozpędzi się do 500 km na godzinę, bo musiałby latać w powietrzu. Tu musi być stworzony konkretny tor 30-kilometrowy z naszych środków crowdfundingowych lub właśnie tych wewnętrznych firmy plus ewentualnie z tych zarobków, które firma już zarabia z projektów, które przyjmuje od firm zewnętrznych na pewne różne zamówienia i to dodatkowo dofinansowuje jak gdyby całą technologię. Tutaj firma naprawdę wychodzi, gdyby no, tworzy pewien majstersztyk, bo nie czeka, aż jakieś pieniądze wpłyną od inwestorów, ale tworzy również pewne rzeczy, zamówienia, wykorzystuje hale produkcyjne, by jak gdyby dofinansować technologię. Jak powiedziałem, dostajemy taką umowę i ten zapis jest, że klasy A, czyli to są tak zwane uprzywilejowane udziały, które gdyby mają pierwszeństwo w podziale zysków, jeśli takie powstaną, i wartość nominalna 1 dolar. Przepraszam, że tak często powtarzam pewne rzeczy, ale chodzi o to, żeby faktycznie to nam się wszystkim dobrze bardzo utrwaliło, że kiedy będziemy rozmawiać z potencjalnymi partnerami, klientami, to te informacje będziemy mieć po prostu w jednym palcu. Na naszych stronach, kiedy wejdziemy w moje certyfikaty, czy w naszych back-office'ach, oprócz tego, że mamy certyfikaty, które możemy wydrukować sobie z komputera, one są online, ale są też, jest też możliwość opłacenia tam z niewielką opłatą, kiedyś to było 10 dolarów, teraz nawet nie wiem, ale można sobie zamówić takie certyfikaty do domu, oryginalne. Ale tutaj jest jeszcze ta zakładka, to co jest w kole. Otrzymaj wyciąg z rejestru na maila, czyli wyciąg z rejestru spółki, który pokazuje, że jesteśmy współwłaścicielami spółki i że udziały, które kupiliśmy, które spłaciliśmy, one są w rejestrze spółki. I to jest bardzo, bardzo ważna informacja, ponieważ taką informację też możemy przekazać potencjalnym partnerom, inwestorom, że firma, oprócz tego, że dostajemy umowę pożyczki konwertowej, w których jest konkretny zapis wartości ceny nominalnej i jakości tych udziałów i mamy też, jesteśmy wpisani do rejestru spółki. Dlatego też potrzebna jest też, wymagana też jest od nas weryfikacja naszej osobowości, jak otwieramy konto, ponieważ mówimy tu o normalnym, prawnym wpisie do rejestru. Jeszcze kilka takich informacji odnośnie takich spraw technicznych. Na naszych kontach mamy tak zwany czat online,
gdzie konsultanta możemy zaczepić i zadać mu zawsze kilka pytań. To jest bardzo ważne. Byliśmy proszeni od dłuższego czasu, żeby zabezpieczyć swoje konta tak zwanym tym programem googlowskim, aplikacji tej Authentication, sześciocyfrowy kod, który generuje przy każdym, załóżmy, logowaniu się do konta, czy też ewentualnie próbie wypłaty pieniędzy i tak dalej. Więc jeśli tego jeszcze nie zrobiliśmy, to zróbmy to, zabezpieczyć to nasze aktywa na przyszłość. Szczególnie gdybyśmy mieli jakieś środki z programu partnerskiego, to nie chcielibyśmy, żeby one gdzieś tam wietrzały, gdybyśmy nie mieli żadnych zabezpieczeń, albo ktoś by uzyskał jakiś PIN, który sobie ustaliliśmy. Więc zadbajmy o to zabezpieczenie, o którym firma mówiła. To zdjęcie to SwiftFocia, która zawsze jest nam potrzebna do tego, żeby uwiarygodnić swoją osobę. Jeśli firma czegoś od nas wymaga, to dodatkowo, kiedy coś wysyłamy, to taka SwiftFocia z naszym dowodem osobistym plus kartką, na której będzie imię, nazwisko, bieżąca data i SWC, na przykład skrót może być sam SWC. SwiftFocia ma być wyraźna na tyle, że po powiększeniu muszą być czytelne dane na dowodzie osobistym, które trzymamy w jednej ręce. Więc najlepiej, żeby to było zdjęcie zrobione przednią częścią aparatu w dobrej rozdzielczości. To są wszystkie prototypy, które zostały ocertyfikowane, to co firma stworzyła przez te ostatnie 6 lat. Oprócz oczywiście transportu towarowego, który jest jak gdyby dodatkowym jeszcze, można powiedzieć, dodatkowym takim bagażem, który firma wniosła do całej spółki, urobkiem, który wniosła do całej spółki. Wiemy, że jest tam kilka rodzajów, jeśli chodzi o transport towarowy, bo tam jest i kontenery, ale też jeszcze mniejsze te pojazdy, które mogą przewozić węgiel czy jeszcze inne surowce. Natomiast tu są te, które są w pełni certyfikowane. Oprócz może tego szybkiego, gdzie mówimy tutaj o tym teście też na przykład szybkości na tym torze 20-30-kilometrowym. Natomiast wiemy, że są tworzone kolejne prototypy pojazdów, które ujrzymy zapewne w tym roku, bo o tym firma wspominała w jednym z newsów. Już teraz nie będę przypominał, o co chodzi, ale będą kolejne prototypy i to dopiero będzie majsterszczyk. Niewykluczone, że może na którychś targach, na którejś wystawie firma będzie chciała pokazać to. I kolejnych kilka newsów z ostatniego czasu. Urząd Planowania Miasta Szarży jest zainteresowany transportem strunowym, czyli tak naprawdę miasto, w którym tworzony jest ekotechnopark, całe to centrum szkolenia. Oni omówili zasadnicze zalety całego transportu strunowego. Oczywiście nasz transport po prostu, można powiedzieć, że mocno wybiega naprzód przed konkurencją. Zresztą tutaj ta delegacja, ci ludzie, którzy odwiedzili, no, dostrzegają te różnice, jeśli chodzi o nasz transport. Zresztą to zdanie było, nie? Tutaj w tym miejscu. Ta technologia pod wieloma względami przewyższa istniejące rozwiązanie w dziedzinie transportu pasażerskiego. I to dostrzegają właśnie ci przedstawiciele tego całego Urzędu Urbanistyki Geodezji Szarży. No i tutaj było fajne też zdanie. Będziemy dumni, że ta technologia zostanie wkrótce rozpowszechniona w szarży, no bo są konkretne plany, żeby pod tym względem tutaj zrobić kilka tras. Początkowo, jak tu powiedziano, że warto zaznaczyć, że teren uczelni może być tylko początkiem przyszłej sieci transportu publicznego. W kolejnych etapach urząd planuje objąć swym zasięgiem inne dzielnice szarży. Znaczy nie tylko szarże, ale jak wiemy, swego czasu padła informacja, że podpisany jest kontrakt na budowę pewnej linii też w Dubaju.
Od tego czasu nie mamy informacji, czy zostały podpisane kolejne umowy, ale to z pewnych ważnych względów, o których za chwilę na koniec powiem. Jak działa system mikroklimatu transportu strunowego? To jest bardzo dobre, ponieważ zobaczmy ten transport, który dotyczy, który ma jeździć w tym krajach tropikalnych, on ma po prostu bardzo dobrze się sprawdzać w temperaturach ekstremalnych, 40, 50 lub więcej stopni. I tutaj te zalety. Za pomocą czujników dwutlenku węgla system mikroklimatu automatycznie reguluje wymianę powietrza w przedziale pasażerskim, oczywiście w zależności od ilości pasażerów. Świeże powietrze wpływa tyle, ile jest go potrzeba. System daje możliwość przygotowania się do podróży, czyli w momencie, kiedy zamykają się drzwi, tak naprawdę następuje chwila, kiedy temperatura jest wyrównywana. Najczęściej jest to temperatura no, taka standardowa, około 21 stopni. Natomiast pomimo niewielkich rozmiarów, jak tutaj podano w newsie, można utrzymać tą temperaturę między 18 a 23 stopni, pomimo tego, że na zewnątrz temperatura wynosi plus 50, na przykład 5 stopni. Więc to jest naprawdę też niezwykłe, że w tak gorącym klimacie można naprawdę w komfortowych warunkach przemieszczać się. To naprawdę z dobrą szybkością, nawet jeśli chodzi o transport miejski. Tutaj pokazany jest pracownik, małe urządzenko, które zapewnia właśnie taki klimat w środku naszego transportu, który utrzymuje tą temperaturę na poziomie między 18 a 23, natomiast jest to oczywiście uśrednione. Jeszcze krótko zwrócę uwagę na ważną rzecz, 5 nawierzchni torowych, czym różnią się tory strunowe w białoruskim centrum testowym. Nieraz pan Janusz Tomczak na oczywiście tych webinarach technicznych wyjaśniał rodzaje nawierzchni torowe. Jest ich kilka, oczywiście nawet tutaj w tym newsie nie są wszystkie wyjaśnione. Natomiast jest tak zwana elastyczna, uginająca się. Ja może nie będę dawał się szczegóły, zachęcam Państwa do zapoznania się z tym newsem dokładnie, ale jest elastyczna, uginająca się i tu pokazany jest rodzaj takiego transportu. To jest jeden rodzaj linii. Znaczy, jeszcze może zwrócę, bo zaleta jest taka, że pozwala to na budowanie torów na obszarach o trudnym terenie i na odległych obszarach. I tutaj faktycznie nieraz na takiej strunie mogą być odległości naprawdę pół kilometra, kilometr między jednym słupem a drugim słupem, więc to jest być może nawet więcej, ale takie informacje na pewno są sprawdzone, o których podałem. Kolejny tor to super lekki. Tutaj jest takie sobie malutkie dzieciątko, natomiast najciekawsze jest to, że ten rodzaj kolei w przyszłości może zastąpić typowe koleje linowe. Zasadnicza różnica jest taka między koleją linową a naszym transportem, że kolej linowa jedzie zawsze po linii prostej, nigdzie nie skręca, nie zakręca i tak dalej. Natomiast nasza kolej pierwsze może jechać dużo szybciej, a po drugie zakręca, czyli po prostu nie ma znaczenia teren i odległość i od punktu A do punktu B, ile tych zakrętów, ile trzeba będzie wykonać. Nasz transport tutaj bez problemu pokonuje to, czego nie można zrobić przy zwykłej kolei linowej. Półsztywna, tutaj maksymalne obciążenie wzrasta od 4 do 6 ton na jeden pojazd. Zobaczcie, taki pojazd, czyli taki, ale też dużo większe, na tego typu strunie może być do 6 ton. To już jest naprawdę całkiem niezły do jednego pojazdu. Na takie strunie oczywiście może być więcej pojazdów, natomiast mówimy o jednym pojeździe do 6 ton. Sztywna kratownica
Między innymi taki pojazd może jeździć, ale może jeździć również tutaj po linii górnej, ten chociaż szybki na 6 osób, ten, który ma z szybkością rozwijać się do 500-600 na godzinę. No i tutaj ostatni zaprezentowany, ta towarowa, pokazane to co jest chociażby właśnie na Marina Horce, taki do przewożenia różnego rodzaju surowców. Wiemy, że są tworzone kolejne rodzaje torów, o czym będziemy pewnie informowani w kolejnych newsach już wkrótce. Projekt transportu strunowego proponuje opcję trasy dla Rwandy. Tutaj, jeśli chodzi o Rwandę, ona jest bardzo zainteresowana poważnie tym transportem. Jesteśmy już po poważnych, konkretnych rozmowach. Między innymi przygotowano pewną trasę o długości 20 km, która będzie przemierzać nasz transport mniej więcej w czasie 11,5 minuty. No i tutaj na tym newsie pokazano mniej więcej przebieg tej trasy, odległość, jak powiedziałem, 20 km i przedstawiciele byli zainteresowani właśnie zarówno tym pojazdem. Jak i tym pojazdem, jeśli chodzi akurat o ten projekt. Na końcu tego newsa czytaliśmy, że przedstawiciele Rwandy wykazali duże zainteresowanie budową linii strunowych w kraju i nakreślili pierwsze kroki w kierunku realizacji przedstawionych projektów. Czyli to wszystko jest jak gdyby w toku. Teraz dosłownie jeszcze na sam koniec, króciutko, bardzo króciutko, tylko pewne epizody. Ja zachęcam do zapoznania też Was się z tym webinarem z 24 czerwca Aleksieja Suchodojewa. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę tylko na niektóre sprawy. To, co się dzieje we firmie, w samej oczywiście tej części spółki, jaką jest Skyward Community, czyli ta część taka powiedzmy szkoleniowa, dzieje się bardzo dużo, ponieważ jesteśmy teraz na etapie firma mówi, tutaj pan Aleksiej Suchodojew mówi, że zatrudniliśmy bardzo solidnego, silnego kierownika marketingu. Oznacza to, że pojawią się liczne lejki sprzedażowe, dodatkowe elementy trafiku, czyli tak zwanego ruchu, dla tych, którzy chcą pracować naprawdę wydajnie. Chcemy zbudować wygodny system rozwoju, nie tylko dla rosyjskojęzycznej publiczności, ale dla wszystkich krajów, biorąc pod uwagę ich mentalność. Czyli to jest fajna sprawa. No i oznacza to, że na naszej platformie tworzona jest społeczność na skalę planetarną 3.0. I tutaj ta ostatnia informacja. Nasza społeczność żyje, pomimo tych różnych trudności przez ostatnie 2 lata pandemii. Zarejestrowało się około 500 tysięcy osób, o czym już też nieraz mówiłem. Z 200 krajów świata zainwestowało w tą technologię jakieś 250 tysięcy osób, z osób zarejestrowanych z 90 krajów świata, natomiast obecnie inwestuje i albo ponawia inwestycje jakieś 125 tysięcy osób. Przetrwają te firmy, które robią interesy z serca i te, które cenią swoich ludzi. A ponieważ firma ceni swoich ludzi, szczególnie tych, którzy chcą zrobić najwięcej, no to też pomysł jest właśnie pewnych dodatkowych narzędzi, o których pewnie będziemy dowiadywać się stopniowo jako społeczność międzynarodowa, ponieważ łatwiej pewne rzeczy jest stworzyć na początek w języku rosyjskim, języku angielskim, a później będzie, jak mamy obiecane, jak czytaliśmy, że ma to wszystko zostać stworzone dla wszystkich krajów. O, to jest bardzo ważna informacja, dla wszystkich krajów. Tu ważna informacja. Ja spytamy się, dlaczego to wszystko tak trwa tak długo. Może nieco zmniejszę. Przebyte etapy wejścia na rynek komercyjny, etapy rozwoju firmy. Tutaj pan Aleksiej troszeczkę rozpisał, co wykonaliśmy, jakie prace wykonaliśmy przez ten czas, żeby wejść na rynek komercyjny. W firmach, z którą współpracujemy, w skrócie TUV, to firma, która
w Emiratach Arabskich, ale nie tylko, odpowiedzialna jest za rozwój transportu w ogóle w całych Emiratach, ale tak jak powiedziałem, nie tylko, ponieważ poza Emiratami również ma prawo jak gdyby dawać, certyfikować technologię w innych krajach. A na jakim etapie jesteśmy? Troszeczkę powiększę. Jak tu powiedziano, że obecnie trwa wewnętrzny rozwój firmy. Tu chodzi o tak naprawdę pewne rzeczy, które no są nie w naszym zasięgu wzroku, ale są konieczne do dalszego, jeszcze szybszego rozwoju, pomimo tej sytuacji na świecie, jaka jest. Przy wszystkich moich możliwościach, i to jest bardzo ważne zdanie, posłuchajcie tego, przy wszystkich moich możliwościach komunikacji nigdy nie zadaję zbędnych pytań dotyczących projektów celowych. Dlaczego? Mimo to wiem, że pula projektów stale się powiększa, są stale rozwijane. Kiedy Anatolij Junicki uzna za konieczne ogłosić, gdy klienci się z tym zgodzą, czyli główni inwestorzy, wtedy usłyszymy informacje o projektach celowych konkretnych, w jakich krajach, gdzie są tworzone jakieś konkretne prace, co się dzieje, na jakim to jest wszystko etapie. Chyba że oczywiście wcześniej gdzieś tam jakaś telewizja, jakieś dziennikarze coś wyczają. Natomiast ze względu na konkurencję nie możemy sobie pozwolić na tego typu rozgłos na tym etapie, ponieważ już firma dmucha na zimno to, co było w przeszłości. Tutaj też ważne informacje. Tutaj widzimy przybliżony czas trwania etapów budowy danego projektu. Oj, to jest to, co mówiłem. Mówimy o konkretnej już budowie. Na początek zaczyna się tak zwane studium wykonalności. I ta cała dokumentacja, te wszystkie sprawy związane właśnie z tym studium wykonalności trwają średnio około 6 miesięcy. To się już rozpoczęło na początku roku, o tym już mówiliśmy kilka razy, o tym mówił pan Anatolij Junicki i w pewnych newsach też były informacje. Mówiliśmy o tych kilku właśnie projektach celowych. Później co się dzieje? Projekt, kiedy to studium wykonalności zostaje w pełni wykonane, rozpoczynają się prace projektowe, badawcze, ale również budowa, dostawa urządzeń, pojazdów i oba te punkty, zarówno drugi, jak i trzeci, można równolegle tworzyć, a ta trwa zazwyczaj od 12 do 18 miesięcy, w zależności od długości, wielkości projektu i długości trasy. Uruchomienie, przeszkolenie personelu, no bo wiadomo, ktoś tym musi kierować, rozpoczęcie eksploatacji, średnio szkolenie, uruchomienie i eksploatacja między 3 a 6 miesięcy. Czyli tak naprawdę średnia długość budowy danych projektów adresowych będzie trwała między 2 a 3 lata. Oczywiście w zależności od wielkości projektu, długości linii, wszystkim to, co jest związane właśnie z wykonaniem takiego projektu. I tu bardzo ważna też informacja, to tak już prawie na koniec dzisiejszego webinaru, bo już mamy godzinę 21.04. Pan Aleksiej pisze tak, na tych etapach potrzebna jest cisza. Zdarzały się przypadki, gdy firma otwarcie mówiła o swoich planach, a dzień później został już przygotowany artykuł krytyczny, który leżał na stole Ministerstwa Transportu lub przedstawiciela władz danego kraju. Nikt nie chce teraz powtórzyć tego doświadczenia. No właśnie. I to macie odpowiedź, dlaczego o pewnych rzeczach nie ma informacji w naszych newsach. Były tego typu informacje. Ja pamiętam jedną sytuację, gdzie pojawił się negatywny artykuł na stole jednego z szejków, z którym miało być spotkanie. Nie brakuje konkurencji, która zapłaci duże pieniądze, żeby po prostu tylko zbrukać w jakiś tam sposób albo wprowadzić niepewność, wątpliwości. To już jest niepotrzebne. Firma uczy się na doświadczeniach. Naprawdę wstrząśniemy rynkiem światowym, jeśli chodzi o transport i dlatego też należy działać z głową. I tak jak tutaj Aleksiej napisał, powiedział, na tych etapach potrzebna jest cisza.
Na koniec wspomniał, że nadal trwają i jest ich coraz więcej delegacje do szarży. Przyjeżdżają z całego świata, z różnych regionów świata. Tutaj też jest ważna informacja. Warto zaznaczyć, że przed realizacją projektów komercyjnych firma nie jest zainteresowana żadnymi pożyczkami, czyli nie będzie brać żadnych pożyczek. Teraz na tym etapie rozwoju, ekspansji, kapitalizacji interesuje firmę tylko i wyłącznie gotówka, żywa, prawdziwa gotówka. I to jest też ważne. Ponadto firma kontynuuje udział w wystawach w celach pozyskania nowych kontraktów biznesowych, poszerzenia możliwości komercyjnego wdrożenia technologii. Na przykład ostatnio zaproponowano projekt na międzynarodowej wystawie w Baku. To o tym dobrze wiemy. To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszą prezentację. Dziękuję za poświęcony czas, za to, że mogliśmy tutaj spędzić tą godzinę i że jesteście, drodzy partnerzy, Państwo zainteresowani tym, co się na bieżąco dzieje w projekcie. Pokazuje, że jesteście żywo zainteresowani firmą, w której macie pieniądze. Też jestem tym zainteresowanym, zachęcam do brania udziału w tego typu webinarach, ale również webinarach, które prowadzi Janusz Tomczak, który mówi dużo o technologii. Zapraszajcie też osoby, które są w ogóle zainteresowane tą technologią, tym tematem właśnie na tego typu webinary. Jeszcze raz pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia. Czy można usunąć weryfikację, wobec tego jeszcze tutaj zobaczyć, można usunąć weryfikację dwuetapową, będę zmieniał telefon, nie numer, tylko aparat i może być problem. Znaczy powiem tak, to co ja zrobiłem ostatnio, to, że zmieniałem telefon z jednego na drugi i jest coś takiego, programowanie w tych nowych telefonach, jak tak zwane kopiowanie całej zawartości telefonu, przesyłanie go na nowy telefon. Więc połączyłem jeden telefon z drugim i skopiowałem również cały ten Google Identification. Mam tam naprawdę wiele kodów, chyba z 12 czy 15 różnych firm, giełd i tak dalej. I po prostu bez problemu w jednym momencie skopiowałem całą zawartość, przeniosłem na nowy telefon. Więc jest to możliwe. Oczywiście, jeśli byłaby z tym trudność, to mając kod QR, mając ten numer taki, który zapisywało się, który pojawił się w momencie uruchamiania tej weryfikacji dwuetapowej, można go po prostu wyłączyć we własnym back-office. Ostatecznie, gdyby ktoś nie miał tego kodu QR, który był potrzebny do uruchomienia, lub tego kodu, który był pod tym kodem QR, nie zapisał sobie go, to ostatecznie można pisać na support do firmy z wysłaniem oczywiście tej SWIFT-foci, dowodu w ręce, kartki, SWC, bieżąca data, imię, nasze nazwisko i konkretną prośbę. Co chcemy zrobić? Proszę o wyłączenie zabezpieczenia weryfikacji dwuetapowej, ponieważ będę zmieniała telefon, aparat i chcę po prostu uruchomić ją na nowo w nowym aparacie. No, po prostu trzeba wyjaśnić, na czym nam zależy. I bez problemu można to zrobić. Ja oczywiście raz tak zrobiłem, ponieważ nie zapisałem sobie tych kodów, więc pisałem oczywiście maila do firmy i mi to wyłączyli. Trwało to oczywiście kilka dni. To jest oczywiście zależne od tego, ile jest spraw do rozwiązania, ale wyłączyli mi zabezpieczenie, wszedłem sobie na konto, tylko hasłem uruchomiłem na nowo tą opcję tego Google, tego oprogramowania, no i w nowym telefonie. Na błędach nauczyłem się, że zawsze kopiuję kod QR, ten kod, który jest pod kodem QR, ale w nowych telefonach stary telefon na nowy można skopiować bez problemu cały ten Google Identification. Wszystkie kody mi przeszły na nowy telefon automatycznie. Także jeszcze raz dziękuję. Jakby był jakiś problem, to oczywiście służę pomocą. Kontakt na Skype'ie.
lub ewentualnie któregoś ze swoich sponsorów, liderów. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym tygodniu.